Serdecznie wszystkich witam, z tej strony Łukasz, firma Lux Service. Dzisiaj będzie troszeczkę krócej, ponieważ nie udało nam się przygotować odpowiedniego materiału. Mamy zbyt dużo zleceń związanych z urwanymi świecami żarowymi. Nie mamy kiedy nagrywać kolejnych części Budujemy Geeksa. W międzyczasie udało nam się stworzyć króciutki materiał, jak montujemy czaszę. Chciałem też wspomnieć o nowej serii filmów, która będzie nazywała się Ciekawostki motoryzacyjne. Pierwsza, premierowa część będzie miała nazwę Dlaczego świece żarowe się urywają? Tam dokładnie opowiemy cały mechanizm prowadzący do tego, że świeca została urwana. Postaramy się rozwinąć do wszystkich przypadków, od błędów podczas montażu, aż do wad fabrycznych, które występują we współczesnych autach. Chciałem też odpowiedzieć na pytanie, które pojawia się na różnych forach. Pytacie o całkowity koszt budowy Geeksa. Myślę, że te informacje zostawimy sobie na ostatni odcinek z tej serii jako podsumowanie. Ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Trochę więcej kosmetyki, mniej mechaniki. Dzisiaj wymienimy czaszę. Zaglądamy na cztery pudła. Co tu mamy? Nowiutka, bez rysek. Generalnie zajęliśmy się czaszą, ponieważ zajmuje dużo miejsca, jak leży. Nie mamy gdzie tego trzymać. Zamontowana na motocyklu będzie bezpieczniejsza niż gdzieś tam wrzucona w kąt. Czyli w tym wielkim pudle z częściami. Zaczynamy od demontażu przedniej szyby. Ułatwi nam to później dostęp do wszystkich elementów. Odkręcamy wszystkie 6 śrubek, które znajdują się na szczycie czaszy. Dalej wykręcamy światło pozycyjne. I szybę mamy zdemontowaną. Następnym krokiem jest odpięcie tuneli, które doprowadzają powietrze do airboxa. Tutaj w środku są takie spinki. Rozpina je się w ten sposób, że naciskamy spinkę wewnątrz i wyciągamy całość. Następnym krokiem jest odkręcenie 6 śrub od reflektora głównego. Wykręcamy je wszystkie. W sumie to nawet nie są śruby, tylko wkręty. Kolejnym krokiem jest demontaż reflektora. Zamontowane jest w takich uchwytach gumowych. Trzeba delikatnie to podejmować, żeby nic nie połamać. Dobra. Reflektor mamy zdemontowany. Czasza praktycznie już jest uwolniona. Zostało wyjąć ten dolny plastik z wlotami powietrza. I mamy wszystko na wierzchu. No i przystępujemy do montażu. Analogicznie w drugą stronę wszystko składamy. Najpierw obloty, plastik z wlotami powietrza. I tak dalej, przyspieszamy filmik. Jak i nowa czasza, tak i nowa szyba.
wyglądał ładnie, pięknie, zastosujemy też nowe siłki. Tytulejki z nakrętkami montujemy w szybę. A śrubki z podkładką teflonową zostawiamy na wierzch. Musimy pamiętać o tych podkładkach. Czasami gdzieś tam zginą, zgubią się. Pokażmy tutaj z bliska. Jest taka teflonowa podkładka. Jak nie są zamontowane, to w miejscu śrubek pod wpływem naporu powietrza czasza potrafi pęknąć. Czaszę mamy już gotową. Pozostało zamontować ją w motocyklu. Ok. Dobra. Czasza została zamontowana. Gikser odzyskał swój dziób. No już najkedem nie jest. Na dzisiaj to by było tyle. W następnej części postaramy się zgromadzić więcej materiału. Już dziś zapraszam do oglądania kolejnych części oraz nie zapominajcie o naszej nowej serii, o której mówiłem wcześniej, czyli ciekawostki motoryzacyjne. Ja się z Wami żegnam, widzimy się w kolejnej części. Pa, pa!